Siema, ja jestem Matisonek, a w dzisiejszym filmie o produktach ekipy oraz o przeciekach skina Naruto w sezonie 8 w Fortnite. Jeżeli takie materiały Ci się spodobają, zostaw łapkę do góry, subskrypcję z dzwoneczkiem, podziel się swoją opinią w komentarzu, a już nie przynudzam, tylko lecimy do cna tego filmu. Zeszyty ekipy. Wyobrażaliście sobie kiedyś, żeby mieć w szkole zeszyt ekipy i pisać na przykład dyktando z polskiego? Ja nigdy sobie nie wyobrażałem. Ekipa nie zamierza jednak się na tym skupiać i po sukcesie lodów przyszła pora na kolejne produkty. Rozumiecie to? W sierpniu do sklepów trafią zeszyty i teczki youtuberów. Konkretniej będą to zeszyty A4, zeszyty A5, teczki rysunkowe A4. I na pewno niektóre osoby się zapytają, gdzie kupić. Oczywiście na ten moment nie ma informacji o tym, gdzie te zeszyty będą dostępne. Można jednak wyciągnąć kilka wniosków na podstawie lodów i samej firmy, która te zeszyty będzie wypuszczać. Herlitz swoje zeszyty sprzedaje w Polsce w kilku sklepach, m.in. w Empiku. Nie oznacza to jednak, że na pewno tam będą. Więc jeżeli ktoś będzie chętny, to w sierpniu może jechać do Empiku i kupić sobie takie zeszyciki, te czujnie do szkołki. I same zeszyty mają mieć w sumie 12 wzorów i będą limitowane. W okresie sierpień-wrzesień na rynku pojawi się od 6 do 7 milionów sztuk. Ja już biegnę do sklepu. Nie wiem jak wy, ale ja już jestem podekscytowany całą tą sprawą. Spokojnie, żartuję, nigdzie nie biegnę po żadne zeszyty, tylko jestem tu z wami. A teraz lecimy do drugiego newsu związanego z przeciekiem Naruto w sezonie 8. Może wiecie, że wczoraj w sieci znalazł się przeciek odnośnie tego, czego należy się spodziewać, jeśli chodzi o kolejne miesiące w Fortnite. Ci najpopularniejsi lakerzy, zajmujący się przede wszystkim przeszukiwaniem plików gry, byli dość sceptycznie nastawieni do tych rewelacji. Natomiast Sheena, jeden z najbardziej rozpoznawalnych lakerów, potwierdza, że dostał film, który zdaje się potwierdzać rzetelność źródła wczorajszych informacji. Jak czytamy w poście Sheeny, była to nagrana rozmowa z Lakerem, który już wcześniej dobrze opisał, co będzie się działo w Fortnite. Oczywiście należy pamiętać, że nadal są to przecieki. Nie wiadomo, czy na 100% będzie Naruto w karnecie sezonu 8. Epic z ustaleniem, czy Naruto faktycznie pojawi się w następnym karnecie. Nie wiadomo tego wszystkiego, ale możecie się również tym podzielić w komentarzu. Czy chcielibyście mieć takiego Naruto i grać nim w Fortnite? Bo ja szczerze nie wiem. Nie wiem, jak by miała ta postać wyglądać. By musieli ją zrobić w stylu Ricka i Mortiego, którego jeszcze nie ma chyba. Nie wiem. Ale mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. I widzimy się przy następnych newsach. Siema!